19 września wspominamy świętego Józefa z Kupertynu, prezbitera. Józef Deza urodził się w Cupertino, we Włoszech, w dniu 17 czerwca 1603 roku. W młodości pracował na roli, oddając się przy tym samotnym rozmyślaniom. Do życia zakonnego, wedle współczesnych, się nie nadawał. Dyskwalifikował go brak elementarnego wykształcenia i brak uzdolnień, a także niemrawy, żeby nie powiedzieć głupkowaty wyraz twarzy. Mimo to, po kilku daremnych próbach, został wreszcie przyjęty do franciszkanów konwentualnych w Grotelli, a było to w roku 1625. Tam, pod kierunkiem wuja, zakonnika, przygotowywał się do święceń. Ledwo udało mu się zdać egzamin. W 1628 roku został dopuszczony do święceń i rozpoczął posługę kapłańską. Wtedy to ujawniły się publicznie jego lewitacje, którym towarzyszyły inne dary mistyczne i które zaczęły ściągać na niego rzesze pobożnych i ciekawskich. W czasie, gdy odwiedzał sąsiednie klasztory, zjawiskami zaniepokoiło się wielu duchownych. Zaalarmowano więc inkwizycję neapolitańską, która przeprowadziła badania. Józefa uznano niewinnym, ale zażądano jego przeniesienia. Dlatego też w latach od 1639 do 1653 Józef przebywał w Asyżu, dokąd zresztą tak bardzo pragnął się dostać, chociaż nie spodziewał się, że trafi tam wskutek decyzji świętego oficjum. Przeniesiono go następnie do kapucynów eremitów w Piera Rubbi, Fossombrone. Wreszcie w 1657 roku pozwolono mu wrócić do franciszkanów konwentualnych w Osimie, niedaleko Ancony. Tam też zmarł w opinii świętości 18 września 1663 roku. Mimo swojego odosobnienia spełniał wiele dzieł apostolskich. Swoje nawrócenie przypisywał mu Jan Fryderyk Saski, książę Brunszwiku i Lüneburga. Maria Sabałcka, która była jego świętą Klarą, utrzymywała z nim ciągłą korespondencję. Dla wielu Józef był żywym odzwierciedleniem świętego Franciszka z Asyżu. Teologowie widzieli w nim klasyczny przykład mistyka, obdarzonego darem lewitacji, którą stwierdzono u niego co najmniej 100 razy. Beatyfikował go w roku 1753 papież Benedykt XIV, kanonizował zaś Klemens XIII w roku 1767. Święty Józef z Kupertynu uchodzi między innymi, nie bez dozy humoru, za patrona przystępujących do egzaminów. Módlmy się. Boże, Ty przedziwnym wyrokiem Twojej mądrości postanowiłeś wszystko przyciągnąć do Twojego Syna, podwyższonego na krzyżu. Spraw łaskawie, przez zasługi i przykład świętego Józefa z Kupertynu, abyśmy wyzwoleni z ziemskich pożądliwości mogli doskonale upodobnić się do Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,